Nie ma jakiejś jednej techniki szczególnej na to, żeby zrobić dobrze kobiecie ustami. Jednakże jest parę takich elementów, które są ważne. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, żeby rzeczywiście stopniować tą przyjemność, żeby skupić się na łechtaczce i na intensywnym pieszczeniu tej łechtaczki w późniejszym trochę czasie. Niech te pieszczoty na początku będą jak najbardziej delikatne. Dlatego, że jeżeli zaczniemy od intensywnych pieszczot, tej najbardziej wrażliwej części ciała, to trochę wygląda tak, jakbyśmy odcięli całą resztę tego całego spektrum doznań, których kobieta może doświadczyć, jeżeli będziemy to robili wolniej. Jak myślisz, kobiety lubią pieszczoty oralne? Uważam, że kobiety lubią, jak się pieści je oralnie, ale trzeba to robić dobrze. Nie każda kobieta lubi być pieszczona oralnie, z tego powodu, że u kobiet czasem uruchamiają się takie kwestie związane z zapachem intymnym czy też smakiem. Ja bym sugerowała, że jeśli nie jesteś pewna, w jaki sposób smakujesz w tym miejscu, to po prostu należy sobie włożyć palec i sprawdzić. Jeżeli mężczyzna może lizać naszą pochwę, my też możemy zobaczyć, jaki to jest smak. Jest wielu mężczyzn, którzy chcą sprawdzić, jak smakuje ich sperma i chcą wiedzieć, jakiego smaku kobieta doświadcza w sytuacji, kiedy wykonuje im seks oralny. Więc nie ma w tym nic złego, żeby sprawdzić, jak pachną, jak smakują nasze narządy płciowe i uspokoić się.